Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Misiniec. Zapraszam na cykliczne podsumowanie działań naszego studia. Jesteśmy świeżo po premierze Offroad Mechanic Simulatora, nad którym pracowaliśmy jeszcze w lipcu, dokonując ostatnich szlifów i poprawek przed wydaniem. Premiera okazała się udana, oceny w zdecydowanej większości pozytywne. Nagrywam ten film 4 dni po premierze. Niemniej liczymy, że w miarę przybywania nowych graczy i kolejnych recenzji to ciepłe przyjęcie się utrzyma. Co do wykonanych prac, w lipcu zespół dokonał ostatnich poprawek z arkusza testerskiego, dodając m.in. wsparcie dla rosyjskiego layoutu klawiatury, niwelując problem prześwitywania szyb przez obiekty, czy usuwając problemy z zapisywaniem brudu przy powrocie do garażu. Dodano również kilka nowych funkcji, takich jak możliwość wyjścia z montażu części dodatkowych, efekt skilla wpływający na przyspieszenie odkręcania śrub w workbenchu. Wprowadzono kilka poprawek do minigry Tire Changer. Wszystkie te zmiany miały na celu maksymalne zoptymalizowanie rozgrywki i dostosowanie jej do oczekiwań społeczności graczy, co jak pokazały oceny, udało się wykonać z powodzeniem. W kwestii TrainYard Buildera w ostatnim miesiącu zespół optymalizował mechanikę malowania tekstur, zaimplementował projekt UI oraz dodał możliwość malowania na stołach w pokoju pierwszym, co pozwoliło na większą swobodę w personalizacji świata gry. Dodane zostały też nowe kursory, które ułatwiają nawigację. Poprawiono część kolajderów w budynkach, zaktualizowany został tutorial i opisy, wreszcie do gry został też dodany lektor z opcją ustawień głośności. Na makietach natomiast wprowadzono nowe drogi, które urozmaiciły teren i środowisko rozgrywki, zapewniając graczom nowe możliwości, a także dostosowano skalę niektórych modeli roślin, które prezentują się dzięki temu znacznie lepiej. Aktualnie kończymy port Car Mechanic Simulatora na chińską platformę Pico i jednocześnie wypuszczamy kolejną paczkę aktualizacji do CMS-a w wersji na Oculus Quest. W pierwszym tygodniu sierpnia planujemy rozpocząć proces certyfikacji gry na Pico w wersji Global oraz w wersji dedykowanej na rynek chiński. W obu przypadkach gra będzie dostępna na wszystkich rodzajach headsetów VR-owych marki Pico. Jednocześnie zespół VR-owy pracuje jeszcze nad portem Car Detailing Simulatora na Steam VR, a zakończenie prac przewidujemy w przeciągu najbliższych 2 miesięcy. Tyle podsumowania w tym miesiącu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i tradycyjnie do usłyszenia za miesiąc.